księdzem kanonikiem proboszczem. Wszyscy drodzy memu sercu, siostry i bracia, uczestnicy dzisiejszej mszy świętej w piątą już niedzielę Wielkiego Postu. To wydarzenie, o którym słyszeliśmy, zawarte w Ewangelii świętego Jana, miało miejsce już niewiele czasu, kiedy to Pan Jezus miał być aresztowany, zdradzony, skazany na śmierć, zawieszony na krzyżu, pochowany w grobie. To wszystko zapowiadał kilkakrotnie swoim najbliższym. I oni początkowo się buntowali. Jak to jest możliwe, by został zdradzony, ukrzyżowany, umarł tak hańbiącą śmiercią? Zwłaszcza Piotr musiał głęboko wziąć do siebie, do swego serca słowa Pana Jezusa: zejdź mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. Zostali co prawda umocnieni Piotr, Jakub i Jan, gdy ujrzeli chwałę Chrystusa na górze Tabor. Ale jak przekazują ewangeliści, kiedy Chrystus jeszcze dwukrotnie mówił, co go spotka w Jerozolimie, zaznaczając, że ostatecznie zmartwychwstanie, to byli smutni. Nie buntowali się już, ale jednocześnie pytali, co to znaczy, że zmartwychwstanie. I ta atmosfera nienawiści i odtrącenia narastała. Stąd, jak słyszeliśmy, apostołowie dziwili się, że Chrystus chce wrócić do Jerozolimy. Przecież tak niedawno chcieli go tam w świątyni ukamienować. Ale z drugiej strony przeważało wśród nich przekonanie: muszą być razem z Chrystusem. I stąd te nieoczekiwane słowa, które wypowiedział Tomasz: chodźmy razem z Nim i razem z Nim będziemy gotowi cierpieć. Chcemy razem z Nim przeżyć to wszystko, co Go ma w Jerozolimie spotkać. Jak wiemy, w chwilach próby zawiedli. W chwili aresztowania Pana Jezusa w Getsemani wszyscy Go opuścili. A Piotr, który podążał z dala za Chrystusem, trzykrotnie zaparł się swego Mistrza i Pana, mimo że Go zapewniał, iż wszyscy Go mogą opuścić, ale on, Piotr, zostanie do końca. To wszystko miało się wykonać właśnie dlatego, że jak powiedział Pan Jezus, aby został otoczony Bożą chwałą. Aby ludzie, którzy opłakiwali śmierć Łazarza, zwłaszcza jego najbliżsi, jego siostry Marta i Maria, mogli przekonać się, że zdąża do Jerozolimy, będzie zdradzony, będzie wydany na śmierć, umrze na krzyżu. Ale to wszystko, co się ma wykonać,
ma być jednym wielkim potwierdzeniem, że idzie do Jerozolimy w pełni świadomy tego, co go da tam spotkać i w pełni panujący nad tymi, którzy chcą go zgładzić i raz na zawsze odrzucić ze swego narodu, że On, Chrystus, jest rzeczywiście Panem życia. I są te niezwykłe dialogi między Chrystusem i Martą, która z taką pewnością mówi o potędze śmierci, która nie oszczędza niczego i nikogo. Panie, on już suchnie. On już jest tam 4 dni w grobie. A Chrystus mówi, ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Czy ty w to wierzysz? Czy wierzysz, że jestem w stanie zrealizować to, co zapowiadał prorok Ezechiel, iż otwieram wasze groby, wydobywam was z grobów, ludu mój, i wiodę was do kraju Izraela i dam wam ducha, dzięki któremu ożyjecie, i powiodę was do waszego kraju, i że poznacie, że ja, Pan, to powiedziałem i to wykonam. Cud wskrzeszenia Łazarza to wykonanie proroctwa zawartego w księdze Ezechiasza, a jednocześnie wskazanie wszystkim, i Łazarzowi, i jego siostrom, i apostołom, i wszystkim postronnym, którzy przybyli opłakiwać śmierć Łazarza, że do Chrystusa, jedynie do Niego należą słowa życia. I że On jest w stanie wskrzesić i otrzeć każdą łzę, która pojawi się na obliczu człowieka. Sam będzie płakał, bo żal mu by przecież przyjaciela, który już doświadczył tym, czym jest śmierć, ale jednocześnie wskazał, że On jest ponad wszystko, także ponad potęgę nieuchronnej śmierci. I że jeżeli On sam przejdzie przez to wszystko, co Go ma czekać, całą tę przerażającą mękę i śmierć, to zmartwychwstanie. Cud uzdrowienia Łazarza miał umocnić wszystkich, że nie śmierć ma ostatnie słowo, gdy chodzi o życie człowieka. Że ostatnie słowo należy do Chrystusa, który jest sam życiem i zmartwychwstaniem. Drodzy siostry i bracia, Kościół Święty w swojej przepięknej liturgii wielkopostnej każe właśnie teraz, w piątą niedzielę tego świętego czasu, czytać ten właśnie fragment Ewangelii Janowej. Bo ten fragment wprowadza nas już coraz bardziej bezpośrednio w to, co będziemy przeżywali już niedługo. Za tydzień Niedziela Palmowa, początek Wielkiego Tygodnia, a potem Misterium Paschalne od wieczora Wielkiego Czwartku, poprzez Wielki Piątek, Pusty Grób, Wielką Sobotę i Radość Paschalną, którą będziemy przeżywali w nocy z soboty na Niedzielę
zmartwychwstania. Będziemy przeżywali zwycięstwo Chrystusa nad grzechem, śmiercią i szatanem. A już w to zwycięstwo wprowadza nas historia powołanego na nowo do życia, wskrzeszonego przyjaciela Chrystusa, świętego Łazarza. Objawia się zatem Chrystus jako ten, który ma władzę życia, życia triumfującego nad śmiercią. Pokazuje się nam jednocześnie Chrystus, który chce do końca wypełnić wolę Bożą i poprzez siebie pokazać, czym jest chwała Najwyższego, pokonująca wszelkie zło. A jednocześnie spotykamy Chrystusa jako tak bliskiego ludziom, płaczącego nad losem przyjaciela, który już odszedł. Bliski nam, we wszystkim nam podobny, jako człowiek, poza jedynie grzechem. To przesłanie, które przekazuje nam dzisiaj Kościół Święty, każąc czytać właśnie ten fragment Ewangelii Świętego Jana. Fragment, który jest dla nas, także dla nas, żyjących prawie 2000 lat po tamtych wydarzeniach w Betanii, jest dla nas źródłem nadziei. Bo wszyscy wiemy, nasze życie jest przemijaniem. Ale to przemijanie, jak pisał z taką mocą, niewiele przed swoją śmiercią święty Jan Paweł II w tryptyku rzymskim, to przemijanie ma sens. Ma sens. Ma sens, ponieważ ten sens objawia nam Syn Boży, Jezus Chrystus. I On nas gromadzi wokół siebie swoim nauczaniem, swoimi cudami i tym największym skarbem, jakim nam zostawił, Eucharystią, którą się karmimy na każdy dzień naszego zdążania do domu Ojca. Rozważamy to wszystko, drodzy siostry i bracia, przeżywając także w tę niedzielę, szczególnie w waszej historii, waszej parafii, ważne wydarzenie, jakim jest biskupia wizytacja. Szczególna okazja, by móc spotkać się z tymi, którzy tworzą wspólnotę ludzi wierzących, skupiającą się w tym staroszytnym kościółku świętego Sebastiana, tak pięknym, tak wspaniale odnowionym i, jak wiem, tak bardzo kochanym przez was. Stąd takie jego piękno, za które bardzo serdecznie pragnę podziękować waszemu czcigodnemu księdzu kanonikowi proboszczowi i wam, moi drodzy, każdej i każdemu z osobna, bo to właśnie wasza wiara, wasze przywiązanie do Chrystusa, zwycięzcy śmierci, grzechu i szatana, wasze umiłowanie Kościoła, który powstał z przebitego Bogu Chrystusa. To wszystko sprawia, że gromadzicie się tutaj na liturgii, że ten Kościół was scala, jednoczy, daje poczucie przynależności do
do tego parafialnego kościoła, ale poprzez niego do całego świętego katolickiego i apostolskiego kościoła. Dziękuję wam za tę miłość do tego świętego miejsca. Dziękuję za to, że chcecie umacniać się w wierze poprzez uczestnictwo we mszy świętej, niedzielnej zwłaszcza, poprzez uczestnictwo w świętych sakramentach. Dzisiaj, tuż po południu, udzielę młodym waszej parafii sakramentu bierzmowania. Właśnie na umocnienie Duchem Świętym w tym trwaniu przy Chrystusie i Jego Kościele. Dziękuję za to, że rozwijają się róże różańcowe. Także ta męska, która powstała niedawno. Bo różaniec to szczególna modlitwa. Jest rzeczą przedziwną, że wszystkie ostatnie wielkie objawienia Matki Najświętszej wiązały się z różańcem. I nie musimy wymyślać jakichś nadzwyczajnych modlitw. Tylko brać do ręki różaniec i razem z Matką Najświętszą rozważać całe życie jej Bożego Syna, ale także jej życie. Począwszy od zwiastowania i kolejne tajemnice radosne różańca, potem wprowadzone przez świętego Jana Pawła II Wielkiego tajemnice światła, wskazujące na Chrystusa, który jest światłością świata, i swoim nauczaniem, i swoimi cudami pokazującego, jak żyć, jak być z Nim związanym na co dzień. A potem te tajemnice bolesne, które teraz w okresie Wielkiego Postu, a zwłaszcza w ostatnim Jego tygodniu, będą nam tak bliskie, tak drogie, tak głęboko przeżywane, by zakończyć się triumfem Chrystusa, rozważanym w tajemnicy Jego zmartwychwstania, w niebowstąpienia, a dalej zesłania Ducha Świętego i w tym wpatrzeniu pełnym miłości w tę, która jako pierwsza i w sposób najwyższy dostąpiła wszystkich błogosławionych następstw Chrystusowego zwycięstwa. Gdy rozważamy w niebowzięcie Najświętszej Marii Panny, a potem jej wyniesienie do chwały Królowej i Pani nieba i ziemi. Przeżywamy to wszystko, moi drodzy, dziękując jednocześnie Panu Bogu za to, że tak umiłował świat, że tak umiłował nas, żyjących już w trzeciej dziesiątce XXI wieku. Że nas tak umiłował, iż dał nam swego Syna jednorodzonego po to, aby każda i każdy z nas, wierząc w Niego, mogliśmy kiedyś dostąpić szczęśliwości wiecznej. I stąd ta nasza dzisiejsza Eucharystia. Wspólne błaganie kierowane do Chrystusa słowami apostołów. Panie, przymnóż nam wiarę. Przymnóż nam wiary w Ciebie, który jesteś Panem dziejów i historii i zwycięzcą.
przymnóż nam wiary, abyśmy dzięki miłosierdziu Ojca z Tobą i przez Ciebie dostąpili chwały wiecznej